Cześć, ja jestem Sarcz i witam Was serdecznie w materiale prezentującym wersję demo gry FIFA 17, która w Polsce ukaże się 29 września na PC-tach PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One oraz Xbox 360. Jeśli chodzi o wersję demo, to ja akurat Wam pokazuję tę na Xboxa One, aczkolwiek można ją też pobrać na pozostałych platformach sprzętowych. No i przede wszystkim chcę w tym demie sprawdzić nowy, nadchodzący tryb fabularny, który jest właśnie w demku dostępny. Możemy sobie zresztą od razu zobaczyć, co my tutaj mamy. Oprócz tego, że jest właśnie ten tryb fabularny, to oczywiście jest też możliwość rozegrania zwykłego towarzyskiego meczu. A tutaj zresztą mamy już opisane pokrótce funkcje rozgrywki oczywiście. Takie informacje na początek, możecie sobie zatrzymać film i poczytać, ale mnie najbardziej interesuje to, co gra ma tutaj do zaoferowania w tym demie. I proszę, w ogóle informacja właśnie, że ta część działa na silniku Frostbite, więc spore zmiany się ogólnie w tej części szykują. Mamy nowy silnik, nowy tryb fabularny, już sam silnik powinien sprawić, że też rozgrywka się troszkę odmieni, zobaczymy zresztą. No ale właśnie, tutaj mamy dostępne opcje, szybki mecz, dostępne widzicie drużyny, m.in. Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Monachium, Olympique Lyon, Juventus itd., itd. Jednak interesuje mnie w tym momencie droga do sławy, czyli właśnie ten tryb fabularny, w którym wcielimy się w Huntera, nowego piłkarza Manchesteru United i w pełnej wersji mamy śledzić jego historię. Zobaczmy, jaki fragment tej kampanii fabularnej zostanie nam oddany. W demie tutaj zaczynamy już od momentu, kiedy trafiliśmy do drużyny. Można powiedzieć, że wraz ze swoim głównym konkurentem tak naprawdę, Walkerem, to z nim będziemy tutaj przede wszystkim rywalizować o miejsce w składzie. Did they spell your name right, my petit? W tych scenach oczywiście mamy tutaj angielskie głosy i polskie napisy. Podejrzewam, że w pełnej wersji będzie podobnie. Bo jakby nie było, gramy w angielskim Manchesterze United. All right, lads. I don't need to tell you how important a winning start is. Keep it tight, work hard for each other and the chances will come. We've all seen the team sheet. Walker, you're leading the line. Hunter and the rest of the subs, I want you ready. You're not there to get a suntan. Well, let's go and show these supporters what we can do, eh? Fajnie to zobaczyć tutaj właśnie od środka. No i mamy oczywiście też kwestie dialogowe, które będziemy mogli sobie wybierać. Let's get these 3 points, eh? Talk to my mom, Mark. And on your time. All right, that's us, boys. Start us to the tunnel, subs to the bench. Let's look like we mean it. Już coś czuję, że relacje między Hunterem a Walkerem będą dość napięte. Jako, że jest to też demo, to będziemy tutaj mieli angielski komentarz, aczkolwiek oczywiście już w pełnej wersji dostaniemy polski komentarz z udziałem Dariusza Szapkowskiego i Jacka Laskowskiego, tak jak w zeszłym roku. Więc tutaj niech Was nie zdziwi, że akurat w demie będzie to z angielskim komentarzem. No i mamy skład i jest tutaj możliwość albo zagrania całym zespołem Manchester United, albo tylko Hunterem. I myślę sobie, żeby teraz zagrać Hunterem, chociaż nie wiem jak w pełnej wersji, czy wtedy jednak nie będę chciał grać całym zespołem, bo kiedy gram jednym zawodnikiem, to zawsze czuję taką bezradność, kiedy to nie mogę nic za bardzo nieraz zdziałać, no trochę jak prawdziwy piłkarz. Ale teraz myślę, że ciekawie będzie zobaczyć, jak to będzie wyglądać, gdy zagramy Hunterem. Widzicie, że Walker, czyli mój rywal, jest na szpicy w ataku, więc jeśli będziemy go zmieniać, to też właśnie na tej pozycji. Jeszcze zobaczmy tak na szybko sterowanie, chciałem sobie dostosować, dlatego że
Ja wybieram alternatywny typ sterowania. A, już jest ustawione, ok. W takim razie przy tym pozostaniemy. Jeśli chodzi o ustawienia gry, na poziomie trudności zawodowiec, może tak zostać w takim razie. Przynajmniej na razie. No i wobec tego rozpocznijmy sobie mecz jako Hunter. Mamy tabelę aktualną. Po dwóch kolejkach Manchester United jest na 6 pozycji. Jedno zwycięstwo i jeden remis. I gramy z Chelsea Londyn. Drużyną, która jest na 14 dopiero pozycji. No dobra, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Jako że startujemy na ławce rezerwowych, to będziemy oglądać na razie poczynania naszych kolegów. Hi there everybody, Martin Tyler with you, Alan Smith alongside me. We're at the home of Chelsea today, Stamford Bridge. Can't wait for this one, it's a full house and two excellent teams on view. Gramy na wyjeździe, co tym bardziej jest utrudnionym zadaniem. Yet again, Manchester United with this great tradition going back to the Busby Babes in the 1950s. They love young players. They've got Gareth Walker getting a Premier League start and Alex Hunter on the bench. Yeah, two excited players, and Gareth in particular is somebody that the fans have taken to here. And they'll be getting right behind him, I'm sure. So we've started on opening day at Stamford Bridge. Nie będę za wiele gadał, żeby nie zagłuszać komentatora angielskiego. Manchester United now on the attack. What a goal! And what a moment for him! Talk about producing on the big stage. No i proszę, Walker strzela pierwszego gola. Well, not the start in the first half of the first game of the season that Chelsea were looking for. They have conceded their first goal of this new season and they haven't replied. Looking for an equaliser. And that's the Chelsea equaliser. Well taken and well deserved too, I think. No jest wyrównanie niestety. Jose Mourinho, aktualny menedżer Manchester United are going to make a change with 20 minutes to go. Manchester United i pewnie za chwilę wejdzie Hunter. Onto Omel. And it's Alex Hunter who's warming up. This will be his debut. Well, a bold move from the Manchester United coaching staff here. It's not the friendliest of environments in which to make your first appearance. Yeah, he's just going to have to deal with it. He needs a good big match temperament here. No tak, oczywiście publika nie jest do nas przyjaźnie nastawiona. Gramy na wyjeździe, trzeba o tym pamiętać. Gaff wants you to get after that back four. Center halves are fading. Lose your pace, get in behind him, right? Ready, lad? Pewnie, że jestem gotowy. Just get me out there. No, you're bottling. Just remember what we told you. Keep your discipline. Gra ocenia nasze wypowiedzi pod kątem tego, czy jesteśmy porywczy, czy raczej spokojni. Quarter of an hour left. On comes Alex Hunter. Well, the Manchester United manager being really positive, showing a sign of intent. But 1-1, you wouldn't put it past Alex Hunter to make himself a hero, get the winner. Mieliśmy tutaj trzy cele na ten mecz. Nikt nie oczekuje od nas strzelenia bramki, no ale fajnie by było przyczynić się do wygranej. No i muszę rozgrywać, przynajmniej 10 podań wykonać. No zobaczymy, jak Hunterowi pójdzie. Just over quarter of an hour left on my watch. Well, they're still battling to try and get their search for supremacy successful. Possession facts suggest that battling is still going on. That's right. One thing having possession, but another thing being positive and using it in the right areas. Kiedy gram jednym piłkarzem, to mogę oczywiście prosić o podania, więc będę z tego korzystał. Jest przechwyt, ale niestety nie udało się do końca odebrać piłki. I uwaga, bo atak. A lot of defenders between them and the goal, but they still got the ball. Muszę pamiętać o tym, że jestem napastnikiem i powinienem trzymać się mimo wszystko pewnych obszarów boiska. Wayne Rooney. Here's Martial. No, będzie teraz może okazja. Manchester United putting this attack together well. They've opened them up here. Aj. Terrific stop. Well, here's a chance to get their noses in front from the corner. Poprosiłem o podanie, ale już trochę za późno, wtedy kiedy kolega zespołu już strzelał. No ale dobra, już pierwsza ładna okazja była.
Zobaczymy, jak będzie dalej. Ogólnie właśnie angielscy komentatorzy sporo tutaj mówią, dlatego ja nie będę też się im wtrącał. Strong, powerful clearance. Znowu przechwyt. Got the chance to talk to Jim Hunter before the game today. Great player, of course, and now very much in the supporting role as a family member. Yeah, he'll be as proud as punch, won't he? As will all Alex's family, who I think are up in that stand. Premier League debut. What a day for him. Manchester United moving into the attack. No może teraz będzie okazja. Proszę bardzo. O kurde. Wywalczyłem rzut karny. Step up, the penalty taken now to put his side in front. Clumsy challenge. Yeah, it was a clumsy challenge and the lad stepping up is normally reliable from 12 yards. Patrzcie na to, już tutaj się składałem do strzału, ale obrońca Chelsea mnie sfaulował. No i wywalczyłem rzut karny. Ja nie będę strzelać, więc kurczę, cała nadzieja. Chyba w Runeju pewnie on będzie egzekwował jedenastkę. Jasny gwint, tylko strzel to, proszę cię. No nie! Jasny gwint. No nie wierzę, trafił w poprzeczkę. Starałem się później dobiec i dobić ten strzał, ale blokował mnie obrońca Chelsea i niestety nie mogłem za wiele zrobić. Kurczę, no. Ale ładnie, udało nam się sprowokować rzut karny. Oby tak dalej. Kurczę. Strzał został chyba zablokowany. Teraz, panowie, trzeba się cofnąć albo odebrać tą piłkę. Dokładnie, bardzo ładnie, panowie. Manchester United have won the ball back here. Tak się podanie, lecimy z kolejnym atakiem. Kurczę, ładne podanie i widzicie w prawym górnym rogu, że jak dostaję, znaczy jak robię dobre podanie, to wtedy też ocena wzrasta. No może teraz. Proszę bardzo. Alex Hunter scores. And what a day for these two great friends, Hunter and Walker. Well, what a day for this pair. First Gareth Walker scores. And now Alex Hunter on their debuts at Stamford Bridge, no less. Manchester United have scored so late in the game. You're tempted to say again. Yeah, they have got a history of this. We should have expected it. Bramka w debiucie w Premier League i to po wejściu w końcówce spotkania. No nawet na to nie liczyłem, szczerze mówiąc, ale ładna akcja. Still tough going for Chelsea, still trailing. But their side is so full of natural winners, they're unused to being in this position really. Yeah, those Chelsea fans going through the card in terms of their songs, trying to rally the players. Not much time left though. Diego Costa. Nemanja Matic. Challenges for the ball. Dobra, panowie, lecimy z kolejnym atakiem, ale już się udało, kurczę, przynajmniej dwa cele wykonać, czyli osiągnąć ocenę powyżej 7-0. No i wygrywamy mecz. Jeszcze te 10 podań, nie wiem, czy już wykonałem, ale staram się też rozgrywać. Wybiegam, wybiegam! Jasny gwint! Czemu tego nie strzelałem? Wydawało mi się, że chciałem strzelić, że wciskałem przycisk odpowiedzialny za strzał, ale niestety Hunter mi tutaj przyjął piłkę. Nie strzelił od razu z pierwszej piłki i zmarnowałem tą sytuację. Szkoda, szkoda. Na szczęście nie odbiło się to negatywnie na naszej ocenie, no ale będzie kolejna okazja. Tym razem z rzutu wolnego. Nie będę tutaj może teraz prosił o podanie, niech Runej strzela. Bo to jest naprawdę dobra sytuacja. A i tak podaję, to dawaj mi! Kurczę, niepotrzebnie z miejsca próbowałem, no ale i tak. I tak sobie ładne sytuacje stworzyliśmy. That's an easy interception. The pass wasn't really a very thoughtful one. Kiepskie podanie, widzicie w prawym górnym rogu.
Gra właśnie bierze pod uwagę, jak podajemy, czy przechwytujemy piłkę i w miarę naszych działań się zmienia nasza ocena. No może teraz. Impressive attacking play here from Manchester United. Aj. It's the goalkeeper's ball. Panowie, nie tak, nie tak. We've seen the board there. 5 minutes of added time. Yeah, a little murmur goes around the crowd. Kurde, dawaj, dawaj. Jest. He's only done it again. Alex Hunter, what an entrance. 2 for him now. Well, he's going to make the headlines in the morning, isn't he? What an impact he's made off the bench. 2 goals. Well, that really has finished the job perfectly. They've dominated the match. Yeah, ruthless. They weren't going to go easy on the opposition. Thoroughly professional performance. No po prostu nie wierzę. Druga bramka Alexa Huntera w debiucie, w samej końcówce. Już to był doliczony czas gry. Ale ładnie się tutaj urwałem obrońcom i udało się wyjść sam na sam praktycznie. I celny strzał. No to ładnie. 3-1 już wygrywamy. 3-1 the scoreline as we restart the game. Mikel. And it's come to John Terry. Zrobiliśmy więcej niż ktokolwiek od nas oczekiwał. 9,6, bardzo wysoka ocena. Nemanja Matic. Good position. They've worked this attack very well. Into a quite a dangerous position now. Stopped emphatically and just as well. The approach play looked very encouraging. Dobra, jeszcze Chelsea oczywiście próbuje coś zrobić. Azpilicueta. Able to make a good interception. Ale już im się nie uda wyrównać. Morgan Schneiderlin. To jeszcze my mamy tutaj okazję, proszę bardzo. Kurde, troszeczkę minąłem się z piłką. Michael Carrick. Ale już tak jak mówiłem, nawet nie liczę na więcej. It's Alex Hunter. Bo już wystarczająco dużo tutaj zrobiłem. He's coming forward with some danger. Więc on przed chwilą zrobił. Kurde! Jasny gwint, pięknie! Świetna asysta! O kurde, no 2 gole i 1 asysta jeszcze. Tym razem Rooney strzelił. Ale tutaj idealnie mu podałem i musiał to po prostu skończyć bramką. It's another late goal to emphasize the gulf between the two sides today. Yeah, and it's been that type of match. I think everybody out there, the strikers particularly, want to increase the goal tallies, and they've done it. Nie no, akcja marzenie, naprawdę. Rewelacyjnie to wyszło. No chyba Jose Mourinho nie będzie mógł narzekać na swojego debiutanta w Premier League. Mówię tutaj oczywiście o Hunterze, aczkolwiek Wayne Rooney tutaj też się bardzo dobrze zachował w tej akcji. So we restart again, 4-1. Nemanja Matic. I koniec. Well, there's the final whistle and it's a win here for Manchester United. Gareth Walker and 2-goal Alex Hunter. What a debut. Well, to make your debut is exciting enough, but to score 2 goals away from home, he set the standards now, has Alex. Fajnie posłuchać tych komentarzy, bo nawiązują bezpośrednio właśnie między innymi do Alexa Huntera, ale też i do Walkera. I proszę, kurczę, udało się wszystkie cele z nawiązką jak najbardziej zaliczyć. Manchester United putting this attack together. They've opened them up here. Terrific stop. Mamy tutaj jeszcze najciekawsze okazje, sytuacje z tej końcówki spotkania. Końcówki naprawdę zabójczej w wykonaniu Manchester United. That's a penalty, it had to be. I tutaj, kurczę, sprowokowałem karnego. Rooney niestety tego nie wykorzystał. Już się bałem, że przez to nie wygramy tego meczu, ale było jeszcze trochę czasu. Back into play off the crossbar. Kurde, no w takiej sytuacji strzelił w poprzeczkę. Ale tu była moja sytuacja, patrzcie. Z tego co pamiętam, to tam w odpowiednim momencie poprosiłem też o podanie i to też był klucz w tej sytuacji. Ta akcja chyba podobała mi się jeszcze bardziej, bo tutaj właśnie wybiegłem za plecy obrońców, tak jak zresztą trener kazał. Więc spełniałem założenia taktyczne. No i ta asysta na koniec. Też coś wspaniałego, naprawdę. Występ dla Alexa Huntera wymarzony. No zresztą widzicie po ocenie. 10 na 10. Kompletnie się nie spodziewałem, że tak to ładnie pójdzie. I mamy opinię. O, co jest?
Mamy opinie menedżera, różne opinie tutaj po prawej stronie. Wszystko oczywiście z łapką w górę. Mam nadzieję, że i wy również łapkę w górę dostaniecie, jeśli wam się podobało. Tutaj oceny poszczególnych piłkarzy, oczywiście najwyższa możliwa właśnie dla Alexa Huntera. No i przejdźmy dalej, bo ciekaw jestem, czy to już koniec, czy może jeszcze będzie wywiad pomeczowy, bo one też tutaj będą w tym trybie. Jest wywiad. Alex, a dream debut for you. I bet you couldn't have imagined you'd be stood here talking with us today. A couple of months ago, you were on the fringes of the squad. Then a couple of injuries and suddenly you're on the first team. How does it feel to have scored on your debut? Tutaj nasze odpowiedzi oczywiście też będą wpływać na to, jak odbiera nas menedżer czy kibice. Yeah, amazing. I feel so fortunate, really. The team lost some key players to bad luck, but this is an amazing club with loads of squad depth. They put me in a position to finish out there, so all credit to the lads. I just feel really grateful to be here. Ta odpowiedź podobała się Mourinho. An emotional day for you all around, Alex. A comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate Gareth Walker. Powiedzmy, że to szczególna chwila. It was a special moment for sure. I won't be forgetting it in a hurry. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the 3 points tonight? Widzicie, z Walkerem znają się od dawna. To też dodaje smaczku tej rywalizacji ich. Well, team played well together as a unit. Boss is always reminding us about how every point is vital, and so it feels good to have gotten all three. Thank you, Alex. Thank you. No i na tym kończy się prezentacja trybu Droga do Sławy w tej wersji demonstracyjnej FIFA 17. No muszę wam przyznać, że jestem bardzo pozytywnie nastawiony na ten tryb. Fajnie będzie można się wczuć właśnie w Alexa Huntera i mam nadzieję, że będzie to w pełnej wersji ciekawie zrealizowane, bo tutaj oczywiście zobaczyliśmy tylko taki przedsmak tego, ale jestem ciekaw waszych opinii, jak to z waszej perspektywy wygląda, bo jak dla mnie to trochę jak taki film o piłce nożnej się właśnie ogląda, kiedy to... No były przecież takie filmy pokazujące karierę jakiegoś początkującego piłkarza, który pnie się po szczeblach kariery. No ciekawe, jak później właśnie będzie to wyglądać, jak się ewentualnie może będzie rozgałęziać historia Huntera w różne strony w zależności od naszych decyzji, czy może będzie to całkowicie liniowe. Tego jestem też ciekaw, no ale to dopiero dowiemy się po premierze pełnej wersji. Póki co... Ja się już będę z wami żegnał, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Czekam na wasze komentarze, na opinie na temat tego, jak się wam ten tryb w tej wersji demonstracyjnej podobał. No i dajcie też znać, czy zamierzacie się w FIFA 17 zaopatrzeć. A póki co się z wami żegnam, jeśli wam się film podobał, to możecie zostawić kciuka w górę i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!